Na wystawie zgromadzono prace 36 wybitnych artystów, gdzie wszystkie są stworzone w formie koła. Jednak każdy z artystów zmierzył się z tym problemem w sposób dla siebie charakterystyczny. Artysta i artystki zmierzyli się z tądem. Trzeba było ten nietypowy format zagospodarować. Dlatego też był ponad rok czasu dany na to, żeby artyści się oswoili, żeby dokonali jakichś decyzji kompozycyjnych i dokonali wyboru tematu. Wystawa Percepcja Koła jest jedyną tego rodzaju w Polsce i prawdopodobnie też w całej Europie, gdzie wszystkie zaprezentowane prace wpisane są w tonda. Bardzo wysoki poziom wykonania, inaczej wykonuje to pani Wypych, inaczej to wykonuje te tondo Karol Bąk, przeznakomity, również Alan Kopery, inaczej ja, Edek Szuter, Mira, inaczej Skoczek Wojnicka to robi. Ja myślę, że pod względem tkanki malarskiej mamy bardzo urozmaicone to malarstwo. Każdy z artystów i z artystek inaczej podchodzą do tematu, inaczej operują tą farbą. Jedni drobnymi uderzeniami robią, inni bardziej syntetycznie wygładzają. Gospodarz wystawy Dariusz Kaleta również stworzył na tę okazję swoje dzieło i jak wyznaje, było to dość wymagające wyzwanie. Nie ukrywam, trzeba było troszeczkę się napracować, poszukać, bo to nie jest tak, że się zrobi kompozycję, a teraz załóżmy na programie, na Photoshopie wytniemy czy na Corelu kółko i mamy fajnie. No nie, no trzeba było troszeczkę porysować, potem jak się już zrobiło projekt, bo ja sobie takie proszone projekty robię na Photoshopie, po czym zaczynam, jak to się mówi, rozrysowywać się już normalnie kredką, moim ulubionym narzędziem do rysowania, żeby się wrysować w dłonie, w głowę, żeby po prostu jak już maluję ten detal, komponuję, żeby już o tym nie myśleć, żeby to już wypływało, jak to się mówi, z trzewi, że wtedy ja już tylko muszę myśleć o fakturach, o poprawności linii, rysunku, proporcji. To już mniej więcej ma troszeczkę wyjść z ręki. O opinię poprosiliśmy też kołobrzeską dziennikarkę i pisarkę Małgorzatę Maj. Jako, że jestem osobą bardzo kulistą, to moja percepcja koła jest jak najbardziej kulista i pozytywna. Jakkolwiek nie jest to moja ulubiona figura, bo wolę raczej kwadrat, ale koło jest okej. Jest na przykład, był, nie wiem, Grzegorz Skolna, jest Kołobrzeg, jest Koło Macieju, jest Kołbaskowo, jest koło i jest w ogóle koliście i bardzo mi się podobają. Najbardziej podobają mi się te obrazy, które są wpisane w koło, czyli że jest kuliście i jest takie jak w soczewce, natomiast te takie inne, które mogłyby funkcjonować bez koła, owszem też, ale kuliście jak najbardziej tak. Warto też zaznaczyć, że prace eksponowane na tej wystawie są nie tylko nietuzinkowe, ale też dość kosztowne. A trzeba zaznaczyć, że prace, które tu oglądacie, choćby z góry ciekawości, to są prace od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ci ludzie w domach aukcyjnych, co po niektórzy uzyskują bardzo wysokie ceny, prawie porównywalne, może nie z Malczewskim i z pierwszą ligą Młodej Polski, ale z innymi wybitnymi artystami w cenach, na przykład są te prace Weissa i pozostałych malarzy Młodej Polski. Wystawa malarska Percepcja Koła czynna będzie w Galerii Sztuki Współczesnej do 11 kwietnia.